Niech cała negatywna energia rozstąpi się w dymie. Wszystko, co negatywne, wszystko, co nam nie służy, wszystko, co przeciwko nam, nie dla nas, wszystko, co nie od Boga, niech rozstąpi się w dymie. Hej kochani, witam Was wszystkich serdecznie ponownie na naszym kanale Anielskie Przesłania. Z tej strony Dora. Witam serdecznie dzisiaj moje cudowne wodniczki. Zobaczymy, kochani, co na ten moment się u Was zadziewa, o czym powinniście wiedzieć. Jeśli jesteście tutaj z nami pierwszy raz, zachęcam Was, kochani, do subskrypcji tego kanału. Kliknijcie sobie w dzwoneczek powiadomień, dzięki temu na pewno nas nie zgubicie. Za każdym razem, wow, dostaniecie informacje o tym, kiedy coś tutaj opublikuję. Jeśli coś tu będzie z Wami rezonować, coś Wam się tu spodoba, klikajcie również w lajka, w ten sposób wpływacie na rozwój tego kanału. Zobaczymy, kochani, co tutaj się na ten moment zadziewa, o czym musicie się tutaj dowiedzieć, co mają Wam do przekazania Wasi przewodnicy duchowi, Wasze anioły. A więc w jaki sposób przeszłość wpływa na Waszą teraźniejszość? Wow, kochani, czyli tutaj widzimy, że jakaś prawda wyszła na jaw. Coś tutaj się wydarzyło konkretnego, kochani, jakieś konkretne zmiany, coś tutaj widać, że zakończyło się. Może tutaj też być mowa o jakiejś fizycznej śmierci dla niektórych z Was. Być może ktoś Wam bliski odszedł, dla tych osób, którzy stracili kogoś bliskiego, moje kondolencje, kochani. Dla innych będzie to mówiło po prostu o tym, że wyszło naprawdę coś na jaw, coś, czego się nie spodziewaliście i tutaj przychodzi po prostu odcięcie. Jakaś ważna świadomość po prostu... Widać, że jesteście w tej chwili po prostu silniejsi. Jesteście mocniejsi, bo wiecie, jaka jest prawda. Wcześniej być może tego nie widzieliście, Może nie wiedzieliście, dlaczego pewne rzeczy układają się tak, a nie inaczej. Dlaczego pewne rzeczy w Waszym życiu tak się właśnie manifestują. O co tu w tym wszystkim chodzi, tak? Byliście w takim jakby konflikcie, ale no tutaj się dowiedzieliście jakichś ważnych rzeczy. Jakaś ważna prawda, która wyszła na jaw i gdzie... Odcięliście się od czegoś, bo bardzo możliwe, że nawet zakończyliście jakieś relacje, zakończyliście współpracę może z kimś, działanie, jakąś znajomość. Może tu być mowa o tym, że się odcięliście od kogoś konkretnie. Jest coś, co spowodowało, że nie chcecie mieć już nic wspólnego z jakimiś osobami w Waszym życiu. Aktualna sytuacja. Tak, tutaj w tej chwili szukacie wyjścia z sytuacji, szukacie opcji, możliwości. Bardzo możliwe, że zastanawiacie się tutaj nad jakimś wyjazdem, podróżą. Bardzo możliwe, że macie wątpliwości co do tego, tak? Nie jesteście jeszcze przekonani co do niektórych rzeczy. Staracie się analizować, które wyjście, która opcja będzie dla Was najlepsza. Bardzo możliwe, że jest tutaj dużo różnych opcji, ale to też może mówić o tym, że macie dużo rozpraszaczy w swoim otoczeniu i właśnie dlatego nie możecie się skupić na tym, co jest ważne, na tym, co naprawdę powinniście w tej chwili robić, tak? Bardzo możliwe, że po prostu są też jakieś osoby, które zabierają Wam dużą część czasu i energii lub właśnie te sytuacje z przeszłości, które się wydarzyły, one mogą Wam jeszcze ciążyć, mogą Wam gdzieś tutaj, przez to być może jesteście w takim trochę konflikcie i nie do końca wiecie, co dalej robić, jak działać. Ta sytuacja mogła dotyczyć się kogoś z rodziny, kogoś z Waszego bliskiego otoczenia. Bardzo możliwe, że mieliście tutaj jakieś wspólne plany, marzenia i na ten moment czujecie, że nie ma opcji, żeby to tak dalej wyglądało, tak? Czujecie się po prostu, że to Was przerosło, że to jest zbyt duży ciężar, że absolutnie nie macie ochoty tego ciągnąć dalej. I że bardzo możliwe, że tutaj manifestujecie po prostu już nowe rzeczy do swojego życia. Zaczynacie zmieniać poglądy odnośnie swoich marzeń, swoich planów i nie czujecie się absolutnie komfortowo w tej sytuacji. Nieoczekiwane przeszkody. Co tutaj się może pokazać? O, kochani, czyli jakieś wiadomości... Odnośnie prawdopodobnie jakiejś podróży. Bardzo możliwe, że nie spodziewacie się tutaj tego. To może być dla Was troszeczkę wyzwaniem. Jakieś informacje odnośnie jakiegoś wyjazdu, podróży, jakiegoś... może coś związane z Waszym samochodem, to też o tym może mówić. Może gdzieś tutaj będą jakieś przeszkody związane właśnie z pojazdem, środkiem transportu i to może troszeczkę na Was wpłynąć tak negatywnie, emocjonalnie, tak? Staracie się oczywiście być tutaj w swoim elemencie, odnaleźć balans w tej sytuacji, ale jest tutaj zdecydowanie mowa o jakichś zmianach, ważnych zmianach. To może mówić o wyjeździe, o przeprowadzce, o zmianie miejsca pracy, o zmianie
tak jak mówiłam, środka transportu, może samochodu, lub właśnie gdzieś wyjazd w jakieś miejsce, tak? To jest coś, ta decyzja zostaje podjęta poprzez coś, co jest związane z Waszą przeszłością. Coś, co prawdopodobnie gdzieś troszeczkę tak jakby Was trzymało kurczowo w przeszłości. I przez co czujecie się w tej chwili po prostu zmęczeni, czujecie się po prostu zestresowani, troszeczkę tak jakby w strachu, może nawet nie możecie po nocach spać, macie jakieś takie dylematy odnośnie tego, co się tutaj wydarzyło, tak? Ale staracie się naprawdę myśleć pozytywnie, tak? Widzimy, że zdecydowanie staracie się odnaleźć tak jakby kontrolę w tej sytuacji, bo tutaj prawdopodobnie było coś, co miało nad Wami kontrolę i Wy w tej chwili po prostu mówicie nie. Czas na mnie, trzeba podjąć konkretne decyzje i ten właśnie ruch naprzód, bardzo możliwe, że dla Was wyzwaniem może być to, że nie możecie ruszyć z miejsca, że czujecie, że gdzieś w jakimś miejscu jesteście tak jakby uwiązani i nie możecie znaleźć wyjścia na to, tak? Ale tutaj zdecydowanie pokaże się wyjście, możliwość w momencie, kiedy Wy odzyskacie tą pewność siebie, kiedy przestaniecie rozdrapywać to, bo tutaj bardzo możliwe, że pozostajecie w swoich emocjach, zamiast cieszyć się tym, co jest wokół Was, możliwościami, które macie wokół siebie. Miejscem, w którym się znajdujecie, tak? Tutaj jest w Was zbyt dużo cierpienia, zbyt dużo takiego smutku, lęku, strachu, a macie możliwość naprawdę na nowe początki, również w jakiejś relacji, tak? Bardzo możliwe, że to się dotyczy jakiejś relacji, jakiegoś związku w Waszym życiu. Najlepsza wskazana droga w tej sytuacji. Tak, wybór, kochani, wybór. To może być związane z jakąś relacją karmiczną w Waszym życiu. Bardzo możliwe, że tutaj trzeba przeanalizować pewne rzeczy, zanim dokonacie konkretnego wyboru. Nie podejmujcie pochopnych decyzji, bo jest tutaj taka jakby zła, bym mogła powiedzieć nawet zła, taka narwana energia, która tak jakby nie do końca przeanalizowała pewne rzeczy, a chce podjąć działania, tak? Także tutaj bardzo możliwe, że pojawią się jakieś nowe możliwości, osoby, informacje i Wy staniecie przed wyborem. I tutaj do Was się nawołuje, aby przede wszystkim najpierw znaleźć tą równowagę, balans, zanim się zdecydujecie na podjęcie konkretnych akcji i działań, tak? Żeby nie podjąć tu jakichś pochopnych decyzji, których później możecie żałować. Bo tutaj są jakieś rzeczy lub sytuacje, które powracają cyklicznie do Waszego życia, może jakieś zdarzenia, które się zdarzają cyklicznie, regularnie i Wy w tej chwili tak jakby dostajecie większe zrozumienie na to, wgląd w sytuację, tak? Możecie to przeanalizować, tak jak widzimy, jak ona tutaj siedzi i ona tak jakby to analizuje. Co tutaj się wydarzyło? Dlaczego to się tak wydarzyło, tak? Dlaczego tutaj pewne rzeczy potoczyły się w taki, a nie inny sposób? Bardzo możliwe, że zostaliście gdzieś tutaj zaatakowani przez jakieś osoby, nie fair potraktowani, tak? I Wy tutaj analizujecie to. To może mieć związek z Waszą przeszłością, z czymś, co się, tak jak mówię, wydarzyło w niedalekiej przeszłości, tak? Wynik. Co to może przynieść? Tak, nowy początek, zdecydowanie, jeżeli chodzi tutaj o relacje w rodzinie, piękny postęp mamy, 9-10, sytuacja rodzinna, może to mieć związek również z finansami, z dostatkiem, z dobrostanem, także jak najbardziej, jeśli podejmiecie odpowiednią decyzję, to jak najbardziej macie możliwość na nowy, szczęśliwy początek, tak? Ale tutaj prawdopodobnie też stoicie przed jakimś takim testem, tak jakby wszechświat Was tutaj testuje, czy Wy się nauczyliście czegoś, tak? Czy Wy rozumiecie, co ta sytuacja miała Was nauczyć, czy Wy zrozumieliście, jaka to była lekcja i co ona miała Wam pokazać, czy jesteście nadal w jakiś sposób naiwni i pozwalacie sobie na to, aby ktoś Wami manipulował, dysponował Waszym czasem, może Waszą relacją, może w jakiś sposób mieszał się tutaj w Waszą relację, może czujecie, że jesteście w jakiś sposób, nie wiem, uzależnieni od pewnych osób i nie możecie wpłynąć w jakiś sposób na jakąś sytuację, może gdzieś tutaj nie czujecie się również może w swoim elemencie, może jest gdzieś tutaj nadużycie pewnych rzeczy, toksycznych rzeczy, tak, może nadużycie gdzieś alkoholu albo jakichś innych używek, czegoś, co wiecie, że po prostu wyprowadza Was z równowagi i nie pozwala Wam myśleć pozytywnie. Należy tutaj odzyskać tak jakby władzę i pewność siebie. Starajcie się po prostu robić dla siebie to, co sprawi, że czujecie się dobrze, komfortowo, w swoim ciele, tak, w swoim po prostu, w swoim ja. Może trzeba po prostu wprowadzić tutaj zdrowe nawyki żywieniowe, zacząć bardziej dbać o siebie, o swoją energię. To przyniesie Wam, kochani, sukces i zwycięstwo, bo tutaj pewne rzeczy zadziewają się dla Was w odpowiednim czasie, tylko Wy prawdopodobnie tak jakby nie do końca na ten moment to rozumiecie, nie do końca na ten moment rozumiecie, dlaczego na przykład nie możecie ruszyć z miejsca, dlaczego jesteście zblokowani tu i tu.
Bardzo często tak się dzieje, że Bóg nie pozwala nam ruszyć z miejsca, dlatego że chroni nas przed czymś. I to też może o tym mówić właśnie, że być może jesteście w jakiś sposób trochę zblokowani, zatrzymani w jakimś miejscu, dlatego że to jest właśnie dla was ochrona. Dlatego że czuwają nad wami jacyś przewodnicy duchowi, dusze, które gdzieś tam są po drugiej stronie i wiedzą, że to będzie dla was lepsze wyjście, pomimo tego, że czujecie może, że nie jest to, nie odbywają się pewne rzeczy w odpowiednim czasie, tak jak należy, ale to właśnie może być ochrona. Ochrona przez Boga, przez wasze anioły, bo oni wiedzą lepiej. Tu może być coś, co jest związane właśnie z jakimiś kontraktami, sprawami jakimiś urzędowymi, może sądowymi nawet. Może to mówić o jakiejś pracy, współpracy, tak jak mówię o nawiązy, może jakaś praca z kimś, z jakimś osobą, która gdzieś tutaj ma wam pomagać. Może chodzić o lekarza, jakiegoś prawnika, adwokata. Coś, co się zadziewa w odpowiednim momencie, tak? Także tutaj postarajcie się nic nie wymuszać, bo pewne rzeczy dzieją się dokładnie tak, jak należy. Wy jakby nie macie jeszcze dokładnych informacji odnośnie czegoś, co jest związane z waszymi finansami lub stabilnością finansową, dlatego jesteście tak jakby wstrzymani troszeczkę, bo gdzieś tutaj jeszcze pozostajecie w jakimś bólu, w jakimś cierpieniu, w jakimś smutku po czymś, co się gdzieś wydarzyło w przeszłości. Dlatego na ten moment musicie się zaopiekować sobą, a to da wam narzędzia, możliwość do tego, aby ruszyć naprzód. Ale tutaj trzeba się wyzbyć czegoś, co jest toksyczne, jakichś przyzwyczajeń toksycznych, poczucia, że ktoś was kontroluje, ktoś ma nad wami władzę. Wy tutaj musicie być naprawdę pewni siebie i zaufać to po prostu, że jesteście w stanie osiągnąć to, czego pragniecie, tak? Tutaj przede wszystkim skoncentrować się na tym, co jest zgodne z waszymi emocjami, z tym, co czujecie, bo tutaj naprawdę macie ogromną siłę manifestacji. Postarajcie się przede wszystkim myśleć pozytywnie, manifestować to, co pozytywne do swojego życia. Zastanówcie się, czy relacja, w której się znajdujecie, odbywa się tak, jak należy. Może tutaj trzeba przegadać pewne rzeczy, przedyskutować pewne rzeczy, odmienić troszeczkę perspektywę odnośnie waszych relacji, którymi się otaczacie. Może niektóre z tych relacji są dla was po prostu zbyt bolesne i zbyt toksyczne, które po prostu ściągają z was całą tą energię, którą staracie się co chwilę gdzieś zregenerować w jakiś sposób. Dobrze, zobaczymy sobie, jaka jest potrzebna akcja, tak? Co trzeba zrobić, naprawić, załagodzić w tej sytuacji. Tak jak mówię, analizować, kochani, bo są tutaj pewne rzeczy, które są przed wami ukryte i to może się dotyczyć waszych finansów, to może się dotyczyć waszej stabilności. Pewne rzeczy wydają wam się na ten moment troszeczkę inne niż w rzeczywistości, niż faktycznie to się prezentuje, tak? Bardzo możliwe, że trzeba, tak jak mówię, tutaj jeszcze się trochę doinformować, może dowiedzieć się, może jakieś osoby, które mogą wam pomóc w jakiejś decyzji, bo tutaj jest coś, co jest ukryte. Może to też mówić o tym, aby po prostu odpuścić to, że być może zbyt wieloma osobami dzielicie się swoimi sprawami, swoimi jakimiś takimi, nie wiem, tym, co się dzieje w waszej pracy, w waszym domu, w waszej rodzinie. Może zbyt wiele osób ma do tego dostęp i to może też negatywnie wpływać właśnie na wasze finanse. Może gdzieś tutaj troszeczkę się cofnęły pewne rzeczy, nie jesteście już tak stabilni, nie czujecie się tak stabilni, przez co macie tutaj dużo stresu, takiej niepewności. Może czujecie się tak jakby niedowartościowani przez to, że gdzieś tam tak jakby te finanse się do końca nie zgadzają, tak jak wcześniej, tak? Może czujecie się w jakiś sposób tutaj troszeczkę oszukani, czujecie, że może podjęliście złe decyzje, tak? Może czujecie, że jesteście w takim wewnętrznym konflikcie, tak jakbyście z jednej strony czuli, że okej, tak miało być, dobrze zadecydowałem, a z drugiej strony sobie myślicie, nie, bo gdybym zrobił tak, czy zrobiłabym tak, to te sprawy by się w taki sposób nie potoczyły. Bardzo możliwe, że czujecie się tutaj przez innych ludzi w jakiś sposób osądzani o coś, tak? Może czujecie, że są jakieś osoby, które zbyt mocno się wami interesują, obgadują was, może zbytnio po prostu mieszają nos w nie swoje sprawy, może czujecie, że ktoś tutaj manipuluje wami lub osobą, z którą jesteście gdzieś w związku lub w relacji lub osobami, którymi się otaczacie i to powoduje, że macie dużo stresu. Potrzebujecie w tej chwili przede wszystkim odpoczynku, zregenerować się, zregenerować swoją moc, tak? Bo w jakiś sposób gdzieś tutaj zbyt dużo dawaliście, robiliście cały czas coś dla innych i przez to w tej chwili czujecie się po prostu
przemęczeni. Jakby ktoś z Was po prostu wyssał całą Waszą energię. Także dajcie sobie w tej chwili to, czego potrzebujecie. Macie tutaj wsparcie, jesteście wspierani przez Waszych przewodników duchowych. Postarajcie się może również mocniej w to zaangażować, aby w tej chwili dać sobie to, czego Wy potrzebujecie, aby uzupełnić tą swoją studzienkę, odzyskać tą energię, której na ten moment Wam brakuje, tak? Odsunąć się może od relacji, które czujecie, że w jakiś sposób Was tutaj wyniszczają, tak? Osób, które czujecie, że Was zraniły, że Was skrzywdziły, że nie są szczere wobec Was. Czuję tutaj takie ćmienie, ból głowy, zaczęła mnie głowa boleć, także przejmuję tutaj czyjąś energię. Bardzo możliwe, że macie w sobie dużo takich negatywnych emocji, dużo strachu, bo to przede wszystkim stres. Stres przynosi ból głowy, także może gdzieś się mocno stresujecie jakimiś sytuacjami. Może tutaj być coś, tak jak wspomniałam, coś, co jest związane z Waszą jakąś karmiczną relacją, jakaś ważna lekcja życiowa, coś, co naprawdę miało Was to czegoś nauczyć, kochani. Nauczyć przede wszystkim stawiać zdrowe granice w relacjach, którymi się otaczacie. Jeśli ludzie Was nie szanują, jeżeli są osoby w Waszym otoczeniu, które nie mają do Was szacunku, nie szanują Waszego zdania, tego, co Wy myślicie i uważacie, no to czasami najlepszym rozwiązaniem jest właśnie postawienie takich zdrowych granic. Musicie przede wszystkim pokazać, że nie godzicie się na to, co nie jest zgodne z Wami. Nie dać się w jakiś sposób wykorzystywać i dawać sobie manipulować, tak? Chodzi przede wszystkim o to, żebyście Wy czuli się spełnieni emocjonalnie, bo to jest tylko i wyłącznie zależne od Was, kochani, tak? W momencie, kiedy Wy się zmieniacie, zmienia się wszystko wokół Was. Także postarajcie się dać sobie ten szacunek, tą opiekę, to, czego potrzebujecie. Przeanalizujcie swoje emocje. Przeróbcie to wszystko. Pozwólcie, aby te emocje przepłynęły przez Was. Pozwólcie sobie na to, aby je poczuć w pełni, aby przez Was przepłynęły. Jak trzeba, to wypłaczcie się konkretnie. Wypłakać, wyryczeć się w poduszkę, wykrzyczeć się po prostu. Wyrzucić z siebie to wszystko, co w Was siedzi, co po prostu w Was więzi i czujecie, że nie możecie ruszyć z miejsca. Nie pozwalacie sobie tak jakby na poczucie pewnych rzeczy. A to wyprowadza Was z równowagi, tak jakby zabiera Wam tą stabilność. Nie czujecie się po prostu stabilni w jakiejś sytuacji, tak? Bo tak jakby inne osoby odbierały Wam Waszą moc. Także potrzebujecie w tej chwili dopuścić do siebie wszystko to, co czujecie, aby móc ruszyć z miejsca, kochani. Dobrze, co Ci to przyniesie? Co Ci to przyniesie? Wow, kochani, tak, to jest zakończenie jakiejś karmy. Zdecydowanie. Odcięcie się od tych negatywnych relacji. Skupić się należy w tej chwili przede wszystkim na tym, co jest pozytywne. Bardzo możliwe, że są tutaj jakieś osoby w Waszym życiu, sytuacje, tak? To mogło trwać parę lat nawet, tak? Tutaj widzę, że tak jakby być może trzy ostatnie lata były dla Was dosyć trudne, były dla Was dużym wyzwaniem. Może to też mówić o tym, że coś trwa już nawet 7, 8 lat, może być nawet 10 lat, tak? W każdym razie jest tu coś, tak jak wspominam, jest tu coś, co się zadziewa w odpowiednim momencie i Wy w tej chwili musicie skupić na tym, co jest Wam pisane, co jest dla Was najlepsze, co przynosi Wam spełnienie. Dzięki temu dostaniecie jakąś nową możliwość, nowy dar, tak jakby się otworzyły przed Wami nowe drzwi poprzez postawienie tych granic temu, co jest z Wami po prostu już niespójne, nie przynależy do Waszego życia, co czujecie, że z Wami nie rezonuje. Musicie tutaj postawić przede wszystkim na pewność siebie. Zrozumieć, że wszystko zadziewa się w odpowiednim momencie, że jesteście wspierani przez swoje anioły, że oni Wam podpowiadają, że oni wskazują Wam drogę, że oni dają Wam nowe możliwości. Otwórzcie się po prostu na miłość, na szczęście, na radość. Nie pozwólcie na to, aby ktoś odbierał Wam Waszą moc. Nie jest ważne to, co ludzie myślą, to, co ludzie mówią. Ważne jest to, jak Wy na to reagujecie i czy Wy pozwalacie na to, aby Was to dotknęło. Bo tak jak mówię, tutaj jest jakaś taka, jest smutek, jest melancholia po czymś, co się zakończyło. Dla niektórych z Was to może być nawet żałoba po tej straconej osobie, która tutaj mi się pokazywała na początku. Także wiedzcie o tym, że ta osoba jest przy Was, wspiera Was, prowadzi Was cały czas, jest dla Was wsparciem i otuchą. Także postarajcie się skupić przede wszystkim na tu i teraz. Wiedzcie o tym, że wszyscy jesteśmy tylko w podróży. Ta osoba już dotarła do stacji, do której miała dotrzeć. Ty jedziesz jeszcze tym pociągiem i masz przed sobą jeszcze ogrom pięknych widoków, stacji, ludzi, którzy przewiną się przez ten wagon, które poznasz, z którymi przejedziesz przez pewne stacje jeszcze, tak? Także postaraj się otworzyć na to, co idzie do Twojego życia. Staraj się nie rozpamiętywać przeszłości.
Pogódź się z tym po prostu, co było. Otwórz się na to, co idzie do Twojego życia, bo tutaj tak jakby opłakujesz rzeczy, które się wydarzyły. Ja widzę tutaj cały czas te trzy, nie wiem, trzy lata ostatnie, opłakujesz jakieś trzy może sytuacje, zamiast się skoncentrować na tym, co tu i teraz. Bardzo możliwe, że masz w tej chwili jakieś, nie wiem, dwie ważne rzeczy, dwa ważne projekty, dwie osoby może w swoim życiu, na których możesz skoncentrować swoją energię, ale koncentrujesz się cały czas na przeszłości i opłakujesz przeszłość, zamiast skoncentrować się na tu i teraz. Co musisz odpuścić? Co należy pozostawić? O, te chcą wyjść. Tak, bardzo możliwe, że staracie się tutaj sami wprowadzić jakąś sprawiedliwość. Uważacie, że Wy musicie tutaj wprowadzić jakieś takie zadośćuczynienie, że Wy musicie może tutaj pewne rzeczy doprowadzić do porządku, ale to nie jest dobre wyjście. Wiedzcie o to, że sprawiedliwości stanie się zadość, prędzej czy później. Dla Was silnym nawołaniem jest to, aby po prostu zaopiekować się sobą, przerobić te silne emocje, które nie dają Wam ruszyć z miejsca, tak? Musicie wypocząć, musicie zregenerować swoje siły, bo czujecie się po prostu wypompowani, tak jak mówię, jakby Was ktoś wyssał energię. Bardzo możliwe, że martwicie się cały czas jakąś sytuacją, która jest związana może z jakimś sądem, osądem, tak? Może to też mówić właśnie o niesprawiedliwym osądzie, może to mówić też o jakichś sprawach tutaj może spadkowych, może gdzieś tutaj boicie się, że coś się nie potoczy tak, jak należy w tych sytuacjach, że może nie zostaniecie sprawiedliwie potraktowani i manifestujecie do swojego życia to, co negatywne. Także postarajcie się myśleć pozytywnie, nie manifestować negatywnych rzeczy, nie manifestować jakichś strachów do swojego życia, tak? Postawcie zdrowe granice w relacjach, które wiecie, że Wam po prostu nie służą, bo cały czas mi się to wybija, cały czas to słyszę. Postarajcie się odstawić na bok to, co jest niezdrowe. Może tutaj być nadużycie alkoholu, bo cały czas mi się ta energia też tutaj wybija. Tak jakbyście starali się, dla niektórych z Was, staracie się tutaj utopić po prostu swoje smutki. Wiecie, że w danym momencie zrobię to i dzięki temu zapomnę, tak? Powinna myśleć o czymś innym, poprawi mi się humor, ale to wcale tak nie działa. Potem czujecie się coraz gorzej, wiecie, że robicie coś, co jest złe dla Was, dla Waszego ciała. Czujecie, że nie macie przez to energii. Bardzo możliwe, że czujecie się po prostu, jakbyście mieli przez to jeszcze większy mętlik w swojej głowie i nie możecie podejmować świadomych decyzji. Nie wiecie tak naprawdę, co jest prawdą, a co jest fałszem. Dlatego, że nie dajecie po prostu tym emocjom na to, żeby dopuścić je do siebie, żeby je przerobić, żeby je poczuć, żeby je zrozumieć i żeby dać się im uleczyć. Bo tutaj są coś, co Was mocno uruchomiło, tak? Bardzo możliwe, że jakieś traumy z przeszłości, możliwe, że jest właśnie, tak jak mówię, jakaś melancholia, smutek w Was i ciągle rozdrapujecie, dlaczego pewne rzeczy się zakończyły, bo już nigdy nie będzie tak, jak było. Kochani, jedyna pewna rzecz w naszym życiu to zmiana. Zmiana idzie z nami przez całe życie i cały czas, każdego dnia zmieniamy się. My się zmieniamy, zmienia się nasze otoczenie, zmieniają się nasze plany, cele i marzenia. Także pozwólcie sobie też na zmianę. Pamiętajcie o tym, że nie możecie sami sobie nawet do końca zaufać w momencie, kiedy mówisz już na zawsze będzie tak czy inaczej. Nie ma czegoś takiego jak na zawsze. My się zmieniamy cały czas i nie wiemy, co przyniesie jutro. Nie wiemy, jak potoczy się przyszłość. Nie wiemy, jak zachowają się... My nie wiemy, jak się zachowamy, a co dopiero, jak zachowają się inne osoby, tak? Także postarajcie się przede wszystkim w tej chwili wyciągnąć lekcje z tych doświadczeń. Zrozumieć, czego miały Was nauczyć. Wzmocniło Was to bardzo mocno. Dzisiaj jesteście zupełnie inną wersją siebie. Także postarajcie się też to zrozumieć, zaakceptować. Poklep się po ramieniu, bo tutaj naprawdę odwaliliście kawał dobrej roboty. Macie naprawdę ogromne możliwości. Możecie wprowadzić równowagę w Waszą relację, w Wasze życie. Odejść od tego, co jest bolesne, co Wam nie sprzyja. Może tutaj być mowa nawet o jakiejś podróży, także jeśli pragniecie jakiejś podróży, to jak najbardziej jest możliwość. Ale musicie myśleć pozytywnie i manifestować to, kochani, do swojego życia. Najlepsza wskazana droga, najlepsza wskazówka w tej... No i zobaczcie, kochani, co my mamy? Podróż. Mamy podróż albo właśnie przejście na jakiś taki spokojniejszy czas, przestać się zamartwiać, przestać się stresować. Ten król kielichów pokazywał mi się przez całe czytanie, kochani. Także możliwe, że macie tutaj w swoim otoczeniu kogoś o znaku zodiaku skorpion, ryba lub rak, tak? Osoba, może to być partner, jest tutaj zdecydowanie mowa o emocjach, jest w Was dużo stresu, może boicie się, może jesteście w sytuacji, gdzie czujecie, że chcecie coś zakończyć, że chcecie odejść, albo że potrzebujecie po prostu odpoczynku, że potrzebujecie relaksu, że jesteście po prostu zmęczeni w tej chwili już
sytuacją, która się zadziewa. Także postarajcie się może zorganizować czas, tak? Bo widać, że tutaj jesteście w takim stresie, strachu, może bezsenność, koszmary senne, tak? I w ten sposób, że pozostajecie w tym bólu i strachu, manifestujecie więcej takich rzeczy do swojego życia. Może czujecie, że ciągle coś się dzieje, no, ciągle jakieś kłody pod nogi, ciągle coś wypada, no, jak już się ułoży to, to zaraz dzieje się coś innego. Przez to, że pozostajecie w tych negatywnych myślach, manifestujecie więcej tych przeszkód do swojego życia. Także skoncentrujcie się na tym, aby znaleźć balans w tej chwili w swoim życiu. Wiedzcie o tym, że po tych przejściach już nigdy nie będziecie tacy sami. Już nigdy to nie będzie wyglądało tak samo. Ale właśnie o to chodzi. My się mamy zmieniać. To jest naszym zadaniem życiowym, a przychodzimy tutaj po to, żeby się zmieniać. Chcielibyście pozostać przez cały czas tacy sami? Inaczej bylibyście dalej tymi malutkimi dziećmi niezaradnymi, tak? Gdybyście nie doświadczyli tych wszystkich rzeczy w życiu, gdybyście nie doświadczyli tych lekcji, gdybyś nie sparzył dłoni, to byś nie wiedział, żeby jej nie pchać do ognia, tak? Także po to, bardzo możliwe, że prosiliście tutaj, prosiliście o wskazówki, prosiliście o siłę, o radę. Dlatego dostajecie konkretne sytuacje w swoim życiu, które mają Wam to pokazać, które mają Was czegoś nauczyć, kochani. Przeszłość, jaki ma wpływ na Waszą teraźniejszość. Tak, widzicie, kochani, musicie chronić swoich marzeń. Tak jak mówiłam, uważajcie, nie dzielcie się swoimi marzeniami z innymi, bo są tu pewne osoby, z którymi to po prostu nie rezonuje, którym to nie pasuje totalnie, jakie Wy macie zamiary i jakie Wy macie plany. Także postarajcie się przede wszystkim chronić swoich marzeń, nie dzielić się z innymi tym, czego pragniecie, bo niektórym osobom to po prostu nie odpowiada. Także w ten sposób, mówiąc im o tym, projektujecie w swoim życiu złą energię. I tak jakby ktoś może również wpłynąć na to, że te Wasze marzenia się po prostu nie spełnią. Także pamiętajcie o tym, że to właśnie Wy jesteście największymi strażnikami swoich marzeń i Wy musicie je chronić. Nie pozwólcie, aby ktoś rozkradał Wasze marzenia. Tak, jest tutaj, w jakiś sposób czujecie, że macie taką jakby dziurę w duszy, że coś się wydarzyło nie tak jak należy, że pewne rzeczy planowaliście inaczej, może byliście zranieni, zostaliście zranieni, może tutaj też być mowa o może związku małżeńskim, o jakiejś relacji, może byliście gdzieś tutaj w jakiejś relacji i w tej chwili jest w Was po prostu strach, jest w Was po prostu to cierpienie, ten ból, tak jakby rozdrapujecie cały czas przeszłość, coś co wam nie wyszło, coś co się nie udało, ale w ten sposób Bóg Was ochronił przed czymś, to nie była Wasza misja, to nie była Wasza ścieżka, to nie było to, na co Wy się zdecydowaliście, to było dla Was tylko po to, żeby Was czegoś nauczyć. Zaufajcie w to, że jesteście wspierani, że jesteście prowadzeni, że są tutaj dusze, anioły, którzy dają Wam wskazówki. Miejcie trochę więcej cierpliwości po prostu w tym czasie i postarajcie się zaufać w to, co czujecie. Zdejmij maskę, bądź sobą, mów to, co czujesz i to, co myślisz, bo w jakiś sposób blokujesz się na swoją prawdę, nie pozwalasz sobie na to, żeby przyznać się do swoich uczuć, do tego, co naprawdę czujesz, że jest zgodne z Tobą, tak? Tak jakby nie macie w sobie tej cierpliwości, nie wiecie, jak sobie z tym wszystkim poradzić, bo Was to w jakiś sposób zaczyna przerastać. Czujecie, że ta droga Wam się dłuży i dłuży, że to trwa już tyle czasu, a Wy tak jakby nadal nie wiecie, jak sobie z tym poradzić, bo nie jesteście sobą. Nie uczycie się, tak jakbyście nie wyciągali lekcji z tego, co tu się wydarzyło, tylko macie takie poczucie, jakbyście byli ofiarą pewnych sytuacji, które tutaj się wydarzyły. Także na ile jesteś w stanie się otworzyć i zrozumieć, że to były Twoje lekcje, lekcje, na które tutaj się zapisaliście na planeta Ziemia, które chcieliście przerobić, tak? Postaraj się częściej marzyć, manifestować, czego pragniesz, zamiast się martwić. Może tutaj być silne wołanie o to, aby zaopiekować się po prostu sobą, aby zaopiekować się swoim ciałem, abyście ponownie poczuli się pewnie, poczuli się pięknie, żebyście poczuli się, że robicie dla siebie to, czego potrzebujecie, abyście zaopiekowali się swoim wewnętrznym dzieckiem, dali sobie miłość, dali sobie tą ochronę i opiekę. Może być tutaj mowa o jakichś nowych początkach, o jakichś nowych działaniach, o nowym życiu dla niektórych z Was. Może tutaj być mowa o ciąży, może manifestujecie, chcecie tutaj ciąży w swoim życiu. Ale zanim to się stanie, to musicie przede wszystkim zaopiekować się sobą. Dla tych z Was, którzy są tutaj w ciąży, to też może być mowa o tym, żeby właśnie dać sobie to, czego potrzebuje Wasz organizm, żeby zadbać o siebie, żeby przede wszystkim w tej chwili nie zastanawiać się nad tym, co ludzie pomyślą, co ludzie powiedzą, tylko dać sobie to, czego potrzebuje Wasz organizm, czego potrzebuje Wasza dusza. Nieoczekiwane przeszkody. Jakie tutaj mamy porady odnośnie nieoczekiwanych przeszkód?
Tak, pojawi się tutaj coś nowego przed Wami. Zobaczcie, kochani, dla Was wyzwaniem będzie to, aby podjąć działanie. Aby podjąć działanie. Bo tutaj widzimy właśnie, że jest ten ruch naprzód. To może być dla Was wyzwaniem. Wy może boicie się nawet ruszyć z miejsca. Może boicie się podjąć pewne decyzje. Dlatego to jest dla Was wyzwaniem, bo tak jakby nie do końca jest to spójne z Waszymi emocjami, z tym, co czujecie. Dlatego musicie w tej chwili się po prostu wyciszyć, zbalansować, więcej kontaktu z naturą, ze zwierzętami. Tego Wam potrzeba. To powoduje, że Wy balansujecie się, tak? To jest Wasz sezon. Jesteście, kochani, w swoim sezonie, także postarajcie się wykorzystać to najlepiej, jak potraficie. Najlepsza wskazana droga w tej sytuacji. Odradzacie się z popiołów, kochani. Zdecydowanie tutaj jest takie silne nawołanie, aby odnaleźć to wewnętrzne światło, aby ponownie pobudzić się do życia, aby znaleźć w sobie tą motywację, radość do życia, tak? Bo tutaj w jakiś sposób się trochę na to zblokowaliście. Widać, że wydarzyły się tu pewne trudne rzeczy, które sprawiły, że straciliście wiarę w siebie. Ale na ten moment tak jakby wracacie do życia. Czujecie, że odpuszczacie to, co Wam nie służy, że odsuwacie się od tych przyczepów energetycznych, tych złych mocy, które gdzieś nad Wami miały jakąś kontrolę. Tak jakby dociera do Was lepiej, co jest dla Was, a co nie. Tak jak mówię, tutaj ta prawda, która wyszła na jaw, rzeczy, które dostrzegliście po prostu na własne oczy, dają Wam do zrozumienia, jakie należy podjąć działania, tak? To może mieć związek również z relacją, w której się znajdujecie, z miłością. Postarajcie się odstawić na bok wszelkie rozpraszacze, zacząć po prostu dbać o siebie, manifestować pozytywnie, użyć tej swojej wewnętrznej mądrości, tak? Zaopiekować się sobą, bo w tej chwili czujecie się w jakiś sposób zblokowani i kontrolowani, dlatego musicie odnaleźć ten wewnętrzny balans, aby móc pobudzić się na nowo do życia, tak? Najlepsza wskazana droga. Postaraj się tak, myśleć z czystego serca, manifestować do swojego życia to, czego chcesz. Myśl pozytywnie. Widzimy tutaj tego pięknego jednorożca, tak? Piękna istota, która jest tak naprawdę w jakiś sposób naszym wyobraźnią, naszym marzeniem, tak? Wiele osób nie wierzy w to, że istniały kiedykolwiek jednorożce, jednak jest tutaj takie silne nawołanie do Ciebie, aby uwierzyć, aby zaufać, że pewne rzeczy mogą dla Ciebie się wydarzyć, aby odnaleźć to wewnętrzne światło, aby tutaj się może inspirować, motywować muzyką, może starajcie się wsłuchiwać piosenki, których słuchacie, więcej muzyki pozytywnej słuchać, takiej, która po prostu pobudzi w Was energię do działania, tak? Dużo takiej pozytywnej muzyki, pozytywnej energii w Waszym życiu, działania, może ruchu, trochę ćwiczeń, to też pomoże Wam podnieść Waszą energię, tak? Mniej rozpraszaczy, a więcej takich rzeczy, które pomogą Wam zacząć działać. Postarajcie się też konkretnie swój czas zaangażować w to, co jest naprawdę dla Was dobre, w Wasze priorytety. Wtedy spłyną na Was magiczne błogosławieństwa, ale musicie też prowadzić pewne zmiany i akcje do swojego życia. Wynik. Tak jak mówiłam, manifestacje, kochani. I tutaj, tak jak mówiłam też, co to może mieć jakiś związek z jakimiś cyklami w Waszym życiu. Bardzo możliwe, że w tej chwili jesteście właśnie w trakcie uzdrawiania się. Bierzcie też pod uwagę właśnie cykle księżyca oraz jeśli jesteś kobietą, cykle menstruacyjne, tak? Bo to też może mieć na Ciebie duży wpływ, że po prostu czasami nie masz siły, nie masz motywacji ani chęci do działania, bo jest to po prostu czas dla Ciebie na odpoczynek, na to, aby dać swojemu organizmowi się zregenerować. Przywiązujcie też uwagę, tak jak wspomniałam, do cykli księżyca, tak? Podczas pełni, kochani, i pierwsze dni pełni jest najlepszy czas na odpuszczanie i pozostawianie rzeczy, które nie przynależą do Waszego życia. Jeśli chcecie sobie tutaj poradzić z jakimiś nałogami, używkami, albo na przykład, nie wiem, zakończyć jakieś relacje w swoim życiu, odsunąć się od jakiejś relacji, postawić zdrowe granice, pełnia i zaraz po pełni to jest idealny na to czas, bo wtedy jesteśmy wspomagani, tak? Pomaga nam to zmniejszyć chęć do robienia pewnych rzeczy, pomaga nam to zmniejszyć kontakt z jakimiś negatywnymi osobami, tak? Podczas pełni księżyca nie planujemy nowych rzeczy, tylko właśnie pozostawiamy to, co nam nie służy. Podczas nowiu jest idealny czas właśnie na manifestacje, na manifestowanie nowych rzeczy, na wizualizowanie nowych rzeczy, na podejmowanie się nowych projektów, nowych działań. Także jeśli chcecie zmienić na przykład nawyki żywieniowe, zacząć robić coś lepszego dla siebie, to podczas nowiu i zaraz po nowiu jest to idealny czas, aby zacząć działać w tym kierunku, bo wtedy energia sprzyja Wam i to może Wam się lepiej udawać, tak? Jest większa szansa na to, że się nie poddacie i że wytrwacie w tym. Akcja potrzebna. Co trzeba naprawić, zrobić, załagodzić? Jest tutaj jakaś sytuacja związana z Waszą seksualnością, tak? Bardzo możliwe, że tutaj w tych strefach
intymnych należy troszeczkę wrzucić na luz, troszeczkę się wyluzować, bo może zbyt mocno tutaj się gdzieś spinacie w jakichś takich sprawach. Bardzo możliwe, że po prostu nie wierzycie w to, że pewne rzeczy mogą potoczyć się tak, jak należy. Może jest w Was zbyt dużo stresu, strachu, coś, co jest związane z Waszym domem, z rodziną i przez to nie możecie po prostu być sobą. Nie możecie poczuć się wolni, nie możecie poczuć się spokojni. Starajcie się chronić swoją energię, bo bardzo możliwe, że są tutaj jakieś wampiry energetyczne w Waszym otoczeniu, które po prostu z Was tą energię wysysają. Jeśli, kochani, mówię za szybko, to wiedzcie o tym, że YouTube ma taką fajną opcję, że możecie sobie tam kliknąć na górze i wcisnąć na przykład, żeby wolniej odtwarzało to, co mówię. Może to będzie trochę śmieszne, bo mój głos się może trochę zmienić, będę mówiła tak powoli bardzo, ale chodzi o to, żeby do Was wszystko dotarło to, co należy. Ja podczas czytania po prostu ja się przełączam, tak? Przełączam się, dostaję ogrom wiadomości, informacji, które muszę szybko wypowiedzieć, bo inaczej zaraz zapomnę, dostanę następną informację i nie zdążę tego przekazać, tak? Wiedzcie o tym, że ta sytuacja w domu, tak? Tak jak mówię, tutaj musicie się chronić, tutaj ta Wasza seksualność, gdzieś bronicie się przed czymś, nie pozwalacie sobie na to, aby doznać przyjemności i radości, tak? To hamuje Was przed nowym początkiem, także jeżeli jest tutaj sytuacja, gdzie staracie się na przykład o dziecko, to może właśnie o tym mówić, że nie przychodzi to do Was, bo w jakiś sposób nie cieszycie się już tym. Nie ma może przyjemności z bliskości, jest to tylko tak jakby praca nad tym, aby po prostu coś zrobić, do czegoś doprowadzić, tak? Także tutaj postarajcie się przestać koncentrować na pewnych rzeczach, zacznijcie po prostu żyć, korzystać, cieszyć się po prostu z miejsca, w którym jesteście. To może mieć związek z Waszą rodziną i trybami rodzinnymi, jest Was zbyt dużo stresu, strachu, rozpamiętujecie pewne rzeczy, jest Was taki smutek i nie możecie się cieszyć tu i teraz, gdzie jesteście. Także, kochani, więcej pewności siebie. Nie pozwólcie na to, aby ktoś wisiał nad Wami, aby ktoś zabierał Wam szczęście Wasze. Co należy jeszcze odpuścić? Co tutaj należy jeszcze pozostawić, odpuścić? Tak, tutaj bardzo możliwe, że jest coś, co jest związane z Waszą bratnią duszą. Być może gdzieś tutaj koncentrujecie się zbyt mocno na swojej drugiej połówce, może koncentrujecie się zbyt mocno na miłości, na tym, czy to jestem w dobrym miejscu, czy nie. Może zbyt mocno tutaj analizujecie pewne rzeczy. I zamiast właśnie to analizować, myśleć, koncentrować się na tym, na czym się nie powinniście w tej chwili koncentrować, postarajcie się zacząć kreować, tak? Postarajcie się rozpalić ponownie w sobie ten ogień pasji, tego, czego pragniecie, tego, co kochacie robić. Postarajcie się znaleźć w sobie motywację po prostu do działania, bo tutaj tak jakby w Was się wypaliło coś. I czujecie się tak, jakbyście byli bez wartości, jakbyście, nie wiem, nie przynosili, nie robili tego, co trzeba, jakby były tu osoby, które Was nie doceniają za to, kim jesteście i co robicie. Tak jak mówię, może czujecie się po prostu nawet nie warci pewnych rzeczy, ale jesteście, kochani, w tej chwili w trakcie ważnej dla Was transformacji. Uczycie się ważnych lekcji, to są ważne doświadczenia dla Was, także dajcie też sobie troszeczkę cierpliwości, dajcie sobie czas na to, zajmijcie się rzeczami, które Was fascynują, które powodują, że jesteście szczęśliwi, które powodują, że chcecie po prostu działać, jakieś pasje. Macie tu jakieś pasje, które prawdopodobnie pozostawiliście, odłożyliście je na bok i się tym już nie interesujecie. Może zacznijcie się tutaj zajmować jakimś hobby, rozwijać jakieś hobby, udoskonalać się w czymś, tak? Może połączyć tutaj siły z gronem jakichś ludzi, którzy się zajmują jakimiś konkretnymi rzeczami. Starajcie się przede wszystkim marzyć i manifestować. Nie odbierajcie sobie po prostu możliwości na to, aby zmienić coś w swoim życiu. Postaraj się odnaleźć to wewnętrzne światło, to, co się zagubiło, tą pasję, która w Tobie była. Gdzieś tutaj coś pozostawiliście i czegoś nie robicie, czegoś tak jakby o czymś zapomnieliście i czujecie się przez to po prostu w nieodpowiednim miejscu, tak? To tak jakby zabiera Wam możliwości, kochani. Czas na nowe początki, czas na rozwój, czas po prostu na to, żeby dać sobie miłość, mieć nadzieję, mieć również nadzieję dla tych z Was, którzy gdzieś tutaj, tak jak mówię, starają się o to dziecko, bo mi cały czas się pokazuje energia tego dzieciątka. Jest tutaj silne nawołanie, aby mieć nadzieję, aby nie tracić nadziei, bo naprawdę pojawi się na Waszym horyzoncie rozwiązanie i wyjście z sytuacji. Przywiązujcie uwagę do faz księżyca, kochani. Może również, jeżeli chodzi o staranie się o dziecko, może tutaj być właśnie mowa o tym, że najlepiej właśnie podczas nowiu lub podczas tych nowych właśnie faz księżyca na samym początku właśnie, kiedy przychodzi nów i te pierwsze dni, wtedy prawdopodobnie jest dla Was odpowiedni czas, aby zacząć się starać o to, tak? Może tutaj też być mowa o tym, że po prostu czujecie się w jakiejś sytuacji ofiarą i to są bardzo niskie energie, one obniżają Wasze wibracje i przez to nie możecie osiągać w życiu tego, czego pragniecie. Może należy tutaj się
zająć pewnymi rzeczami, zacząć czytać jakieś książki, może macie tutaj jakieś książki, które chcecie przeczytać. Zaopiekuj się swoim wewnętrznym dzieckiem. Daj sobie miłość, aby ta miłość mogła przyjść do Twojego życia. Pozbądź się poczucia bycia ofiarą, bo to jest najniższa wibracja i to odbiera Ci możliwości spełniania się, spełniania swoich marzeń. Skoncentruj się w tej chwili na pozytywnych relacjach w swoim życiu. Odstaw po prostu to, co Ci nie służy. Odstaw te relacje, które Cię wyniszczają i które Cię męczą. I skoncentruj się tylko i wyłącznie na tych relacjach, które przynoszą pozytywne postępy do Twojego życia. Najlepsze wskazówki na ten moment. Uzdrawiacie się, kochani. Uzdrawiasz się. Także daj sobie po prostu tą nadzieję. Ponownie widzę tą tęczę. Słuchaj po prostu swojej intuicji. Tutaj widzę czakra korony, tak? Także nie trać swojego czasu, ani czasu innych. Wiedz o tym, że to jest dla Ciebie idealny czas na uzdrawianie się. Przywiązuj uwagę do znaków, bo tutaj cały czas dostajesz pewne znaki. Być może sowy są tutaj dla Was charakterystyczne, bo na obydwu kartach widzę tutaj w tej chwili właśnie tą sowę, która mówi o takiej mądrości, o inteligencji, tak? Być może widzicie w ostatnim czasie, słyszycie, może gdzieś sowy pokazują się w Waszym otoczeniu. To jest dla Was silne nawołanie, że to jest taka mądrość. Może to też wskazywać tego Waszego przewodnika duchowego, tak? To może wskazywać też tą osobę, której nie ma już w Waszym życiu, która jest po drugiej stronie. I jeśli właśnie spotkacie sowę, to to może o tym mówić, że to jest właśnie dla Was znak, że to może być ta osoba, która powraca do Waszego życia i pokazuje Wam się właśnie pod postacią sowy, tak? To mogą być również inne znaki. Możecie po prostu spotykać na swojej drodze pióra, monety, guziki, nie wiem. Jest tutaj zdecydowanie, ale widzę tą sowę, która mi się cały czas wybija i coś, co jest związane z zegarami, z czasem, tak? Ten czas ma dla Was tutaj też duże znaczenie. Prawdopodobnie boicie się o czas. Także postarajcie się kreować, nie tracić swojego czasu, ani nie tracić czasu innych osób w Waszym otoczeniu i w Waszym życiu, tak? Dobrze, kochani, jeśli coś do tej pory z Wami rezonowało, klikajcie lajka. Jeśli jeszcze nie subskrybowaliście, to klikajcie również subskrypcję. Jeśli jeszcze nic tutaj nie było dla Was, to może w kolejnej części coś tu dla Was będzie, co będzie z Wami rezonować. Zobaczymy sobie, jakie ważne wskazówki są tutaj dla Was od wyroczni gwiezdnych ziaren. Co dla naszego wodniczka? Dobrze, mamy dwie karty, a więc 7 gwiezdnych sióstr. Akt twórczy, gobelin życia, ekspresja i to mi się automatycznie kojarzy, kochani, z tą Waszą twórczością, z tym, co tutaj powinniście zacząć rozwijać. Wiedzcie o tym, że w Waszym życiu jakieś nowe rzeczy pragną się narodzić. Piękno, które chce zacząć istnieć, jakaś nowa świadomość, która łaknie po prostu, żeby tchnięto w nią życie. Ta karta jest dla Ciebie wezwaniem, żeby poddać się swojej twórczej sile, żeby po prostu pomóc w nadejściu nowej ery świadomości oraz wziąć udział w tkaniu tej sieci życia. To jest karta artysty i akuszera. Zostajesz wezwany, żeby rozważyć następujące pytania. Co chce się przez Ciebie narodzić? Jakie nowe stworzenia szepczą Ci do ucha? Do stworzenia jakiego piękna jesteś wzywany? Kreatywność i intuicja mają swoje źródło w tej samej przestrzeni. Pojawiają się wtedy, kiedy płyniemy z nurtem życia. I choć Ziemia jest znana jako planeta kreatywności i manifestacji, wielu z nas zapomniało, jak tworzyć. Gdzieś po drodze przestaliśmy postrzegać siebie samych jako artystów, poetów, jako jednostki twórcze. A przecież być człowiekiem oznacza właśnie być kreatywnym. Kreatywność jest częścią Twojej prawdziwej natury. Dlatego właśnie doświadczasz w tej chwili takich, a nie innych lekcji. Być może jesteś wezwany, żeby poświęcić się jakiemuś kreatywnemu projektowi. Na przykład jakiejś nowej działalności biznesowej lub jakiejś nowej książce. Być może jesteście wzywani do tego, żeby upiększyć swój dom albo smacznie i zdrowo oraz kolorowo przygotowywać potrawy, które spożywacie. Niezależnie od ostatecznego rezultatu, wiedzcie o tym, że jesteście wzywani, żeby wyrażać siebie poprzez twórcze działanie, żeby zaangażować się w te kreatywne przedsięwzięcia, które zarówno mogą Cię przerażać, jak i ekscytować. Żeby znaleźć sposób, żeby znów wznieść piękno w swoje codzienne życie, dlatego że tam, gdzie pojawia się kreatywność, obecny jest także duch. A tego właśnie świat dziś potrzebuje najbardziej, bardziej niż kiedykolwiek. Także pozwól sobie na kreowanie. Oraz następnie mamy posłaniec, energia Syriusza, wprowadzenie harmonii i równowagi. Wiedz o tym, że jesteś częścią linii genealogicznej dusz, które poświęciły życie wspieraniu planety. Powracacie tutaj wielokrotnie, żeby rozsiewać światło,
kryształowe istoty, czyli ci, którzy są tutaj po to, żeby przywrócić świętość życia i czcić zarówno pierwiastek żeński, jak i męski, żeby przywrócić głęboki szacunek, uważa się, że wielu wywyższonych mistrzów jest połączonych z energią Syriusza. Często manifestują się w kolorze niebieskim, a ich częstotliwość to czysta miłość. Znaleźli się tutaj po to, żeby pomóc pierwiastkowi męskiemu i żeńskiemu współistnieć w harmonii, żeby pomóc nam dostrzec, że wszyscy jesteśmy ze sobą powiązani, że w każdym z nas istnieje zarówno męska, jak i żeńska energia. Na całym świecie dokonuje się przywrócenie równowagi pomiędzy męskością i kobiecością. Sakrum pojawia się wewnątrz nas wszystkich. Powraca święte wewnętrzne zjednoczenie. Niebo i ziemia rozpalają się na nowo. Wprowadzanie harmonii i równowagi do świata możesz właśnie rozpocząć od wprowadzenia ich we własnym życiu. To właśnie stąd te fale rozejdą się dalej. Na całe Twoje życie, na przestrzeń, na ludzi, na to, czym się otaczasz. Postaraj się zrównoważyć świętą energię, męską i żeńską, w sobie oraz innych. I uczcij to. W jaki sposób powinieneś działać, żeby wprowadzić harmonię do Twojego życia? I w jaki sposób powinieneś czcić święty pierwiastek męski i żeński w sobie? Pozwól sobie na to, aby być prowadzonym. Dobrze, kochani, tu wyciągniemy sobie jeszcze po jednej wskazóweczce i przejdziemy do pytań i odpowiedzi. Także zacznijcie się już zastanawiać nad swoim pytaniem, co chcielibyście wiedzieć. A my sobie tu jeszcze weźmiemy po jednej karcie małżeństwo. Robiłam czytanie dla koziorożca i również mieliśmy małżeństwo, także być może koziorożec gdzieś tutaj może z Wami rezonować, być może jest tutaj jakaś sytuacja właśnie odnośnie małżeństwa, ślubu związanego z jakimś koziorożcem w Waszym życiu. Ta karta pojawia się w Twoim rozkładzie, dlatego że prawdopodobnie pytaliście gdzieś tutaj o sytuację związaną z zawarciem związku małżeńskiego. Ta karta ma w sobie wiele różnych znaczeń, także postaraj się zwrócić uwagę, jak reaguje Twoje ciało. I jak Ty reagujesz w momencie, kiedy słyszysz, jakie są różne interpretacje tej karty? Może to nam mówić o tym, że to są dla Ciebie po prostu gratulacje, że wkrótce zawrzesz związek małżeński. Może to też mówić o tym, że Twoje małżeństwo potrzebuje uzdrowienia i poświęcenia mu więcej uwagi. Wróżki i anioły chętnie pomogą Ci w tym, jeśli tylko ich o to poprosisz. Może to też mówić o tym, że wkrótce poznasz kogoś ważnego na ślubie, na który się wybierzesz. Albo że w Twoim związku pojawia się potrzeba większego zaangażowania. Lub warto może przyznać tutaj się przed sobą do swoich prawdziwych uczuć dotyczących małżeństwa. Ktoś bliski Ci może też niebawem zawrzeć związek małżeński, ale może to też mówić o tym, że Twoje życiowe cele wiążą się właśnie z pomaganiem innym ludziom w sprawach uczuciowych, związkach lub w małżeństwach, czy na przykład kojarzeniu par. Także zastanów się, która z tych wersji najbardziej do Ciebie pasuje. Następnie mamy poproś. Poproś swoje anioły w tej sytuacji, a oni natychmiast zaczną działać w Twoim imieniu. Wiedz o tym, że podlegamy wielu prawom wszechświata, a jednym z nich jest właśnie zasada wolnej woli, która pozwala Ci dokonywać własnych wyborów. Anioły cierpliwie czekają na Twoją prośbę, aby móc Ci pomóc w tej sytuacji. Oczyszczenie, tak? To też mieliśmy właśnie oczyszczanie energii. Może to też mówić o konkretnym odtruciu swojego organizmu, tak? Czas, żeby odtruć i oczyścić swoje ciało i umysł. No tutaj prawdopodobnie jest Wasze ciało troszeczkę zanieczyszczone. Być może robiliście tutaj pewne rzeczy, które negatywnie na nie wpłynęły. Otrzymujecie tę wiadomość, gdyż potrzebujecie pomocy. Nie odbieraj tego jako zniewagę czy krytykę, tak? W Twoim krwioobiegu prawdopodobnie znajdują się silnie działające chemikalia, natomiast prawdziwym źródłem problemu jest Twoja dusza. Wielokrotnie ignorowaliście sygnały, które dawały Wam anioły, tak? Które prawdopodobnie nawet dawał Ci Twój organizm. Jego wołanie o zaprzestanie ciągłego przyjmowania trucizn może być odczuwalne poprzez spadek energii, poprzez zmniejszoną radość życia. Jednak nie przejmuj się tym. Nie bój się, tak? Wiedz o tym, że to już należy do przeszłości. Teraz, kiedy już wiesz, co powinieneś robić, to możesz zacząć działać. Teraz już do Ciebie dotarło, więc po prostu się nie wahaj ani chwili i podejmij właściwe działanie. Będzie trzeba tutaj dokonać ważnych zmian, tak? Być może kontrolować swoje myśli, kontrolować swoje słowa. Dlatego, że to, co myślisz i mówisz, może być pożywką albo jadem dla Twojego organizmu. I jeśli wybierzesz właśnie wstrzemięźliwość,
To anioły obiecują ci, że zobaczysz świat w jaśniejszych barwach, odzyskasz energię i radość życia. Postaraj się słuchać swojej intuicji, jeśli chodzi o zmiany w Twoim stylu życia. Jeśli potrzebujecie w tym temacie pomocy, ja również jestem coachem zmiany nawyków żywieniowych, utraty wagi oraz po prostu wprowadzenia zdrowszych działań do swojego życia. Także jeśli potrzebujecie wsparcia w tej kwestii, to zapraszam Was do kontaktu. Pod spodem w nagraniu znajdziecie link do mojego Facebooka, Instagrama. Znajdziecie również link do grupy wsparcia Oaza Dobrych Dusz, do której również Was zapraszam. Możecie tam znaleźć ważne podpowiedzi, ważne wskazówki, których być może potrzebujecie w swoim życiu. Może to też mówić o tym, że po prostu trzeba przestać nadużywać alkoholu albo jakiegoś innego rodzaju, nie wiem, jakichś lekarstw czy używek, tak? Unikaj wysoko przetworzonych produktów, takich jak cukier, biała mąka, a w tym jakichś innych podobnych, mocno przetworzonych pokarmów, tak? Jedz więcej produktów naturalnych, warzyw, owoców, tak? Myśl i wypowiadaj się pozytywnie. Może to być też silne nawołanie, aby jeść więcej właśnie owoców i warzyw, a mniej mięsa, tak? Można nawet tutaj, może być nawet mowa o przejściu na wegetarianizm lub na weganizm. Postaraj się przede wszystkim zastosować taką szybką, oczyszczającą dietę. Może to być jakiś taki konkretny detoks. Może to być też potwierdzenie dla Ciebie, że obrana przez Ciebie droga postępowania jest właściwa. Także zaufaj w to, co czujesz. Jakie wskazóweczki od Archanioła Michała dla Was? Dwie mamy. A więc Twoje dzieci są strzeżone przez anioły. Dzieci na ziemi i w niebie, także nie martw się, tak? Bo jest tutaj, jesteście wspierani, także widziałam tutaj, cały czas mi się pokazywało to dzieciątko, tak? Także dla niektórych z Was też to może mówić o stracie dzieciątka, tak? Może właśnie w takim bólu pozostajecie po tej stracie. Jednak się nie martwcie, bo tutaj jest właśnie silne nawołanie od Archanioła Michała, że on strzeże Wasze dzieci w niebie i na ziemi. Także postarajcie się po prostu w to zaufać. Wiedzcie o tym, że anioły miłości pomagają Wam, wspierają Was, prowadzą Was w sytuacji, w której się aktualnie znajdujecie. Może to świadczyć o tym, że Twoje modlitwy dotyczące miłości właśnie zostają wysłuchane oraz że otrzymasz na nie odpowiedź. Istnieje wyjątkowa grupa niematerialnych bytów, nazywanych aniołami miłości, które zajmują się sprawami sercowymi. Owe anioły przekazują Ci intuicyjnie wskazówki, żeby przygotować się na wielką miłość, żeby odnaleźć właśnie drugą połówkę, musisz określić cechy, które pragniesz, aby posiadał Twój partner. Anioły miłości pomagają Ci zmieniać Twoje nawyki w kierunku zdrowego stylu życia. Skup się przede wszystkim na samodoskonaleniu. Poznawaj nowe, interesujące zajęcia. Spotykaj nowych ludzi. Im więcej posługujesz się właśnie intuicją, tym szybciej Twoje modlitwy o kochający związek zostaną wysłuchane. Może to też mówić o tym, że osoba, o którą pytasz, jest Twoją bratnią duszą i być może doświadczasz pozytywnych zmian w obecnym związku. Może to też mówić o tym, że po prostu na ten moment uczysz się kochać samego siebie. Dzięki tym wskazówkom wkrótce spotkasz kogoś ważnego dla Ciebie. Słuchaj swojej intuicji w kwestii ćwiczeń, diety oraz innych aspektów samodoskonalenia się. I tu jest też dla Was piękna modlitwa. Możecie tutaj sobie zrobić zrzut ekranu, jeśli widać wystarczająco wyraźnie. Przeczytam Wam też tą modlitwę. A więc, drodzy aniołowie stróże, mojej pokrewnej duszy, dziękuję za przygotowanie jej i mnie na miłość. Zamotywowanie nas do troski o zdrowie oraz przygotowanie do spotkania. Dziękuję za pomoc w rozpoznaniu się nawzajem oraz za odwagę, by powiedzieć witaj, tak byśmy mieli szansę otworzyć się prawdziwie na intymną więź. Oraz tutaj właśnie mamy też modlitwę przy tym, że Wasze dzieci są strzeżone przez anioły. I tą modlitwę też Wam przeczytam. Drodzy anielscy strażnicy moich dzieci, narodzonych i nienarodzonych, dziękuję Wam za to, że macie je w opiece i zapewniacie im szczęście i bezpieczeństwo. Proszę, kierujcie mną, abym był dobrym rodzicem i wzorcem do naśladowania, zarówno dla dzieci, jak i dla innych ludzi. Także tak jak wspominam, tutaj może być też jakaś ważna sytuacja związana z dziećmi, bo też cały czas mi się te dzieci pokazywały w Waszym czytaniu. Także prawdopodobnie jest tutaj coś, co z Wami rezonuje, jeżeli chodzi o to dzieciątko. Archanioł Michał chce przede wszystkim, żebyście wiedzieli, że przykłada szczególną uwagę do Twoich dzieci. Kieruje nimi, aby były ciągle bezpieczne, aby się rozwijały, aby rozwijały swoje dary, aby odkrywały i podążały za swoim boskim celem życiowym. Archanioł Michał również zapewnia, że ich pary
są godne zaufania i mają na nie dobry wpływ. Może to też mówić o tym, że Twoim celem życiowym są właśnie dzieci, że masz zapewnioną zdrową ciążę i narodziny, albo że adopcja będzie pomyślna. Może to też mówić o tym, aby spędzić więcej czasu z dziećmi indygo lub dziećmi kryształu. Może to też mówić o tym, aby dbać o swoje wewnętrzne dziecko poprzez zabawę. Możliwe też, że właśnie dziecko w niebie jest szczęśliwe i przesyła Ci miłość. Twoje dzieci są w porządku, także nie martw się o to. Powierz Bogu i aniołom zmartwienia dotyczące Twoich dzieci. Oraz mistrzowie duchowi. Co tutaj jeszcze jest od mistrzów duchowych? Tak, uzdrawianie energią. Także postaraj się również chronić energetycznie. W tym momencie jesteście wyjątkowo wrażliwi. Może to też mówić o tym, że Wy macie wielkie zdolności, jeżeli chodzi o uzdrawianie energią i możecie pomagać również innym ludziom w tej sytuacji, tak? Sytuacja, która zaprząta Twoje myśli, jest w jakiś sposób powiązana z uzdrawianiem energetycznym. Bardzo możliwe, że masz zdolności uzdrawiające, które możesz przekazywać poprzez swoje ręce, myśli oraz serce. Wyślij energię pełną miłości, aby wzmocnić i uzdrowić tą sytuację. Możesz oczyścić swoją energię w domu, w miejscu pracy lub w samochodzie. Twoje doświadczenie z uzdrawianiem energetycznym może być tak potężne, że zdecydujesz się po prostu zajmować tym zawodowo. Postaraj się może zapisać na jakieś kursy, może uzdrawiania energetycznego, reiki, qigong, uzdrawiania poprzez dotyk czy leczenie energią prana. Także postaraj się oczyścić przestrzeń w swoim domu czy w miejscu pracy. Możesz tutaj też spalać szałwie albo na przykład palo santo. Możesz tutaj właśnie wspomóc się energią feng shui lub jakąś inną metodą uzdrawiania energii. Na przykład posypać sól w kątach swojego domu, tak, w progu swojego domu. Podejdź przede wszystkim z miłością do nowej sytuacji lub do nowej osoby, która się pojawia w Twoim życiu i postaraj się unikać sytuacji i miejsc oraz związków, które są dla Ciebie toksyczne i wyciągają z Ciebie energię. Unikaj toksycznych relacji. Właśnie teraz wszystko jest uzdrawiane w Twoim życiu i z pewnością wszystko będzie dobrze. Zaufaj, że tak właśnie się dzieje. Dobrze, ostatnie wskazówki od przesłania od Twoich aniołów i przechodzimy, kochani, do pytań i odpowiedzi. Tak, to jest właściwy czas, aby podjąć nowe wyzwania. Twoje nadzieje się spełnią, Izabela. Także to jest odpowiedni moment, aby zacząć działać, aby zacząć po prostu wprowadzać te pozytywne zmiany w Wasze życie. To może mówić o tym, że odpowiedź na Twoje pytanie brzmi przede wszystkim tak. I to właśnie jest sytuacja, jaką sobie wymarzyliście. Oczywiście wciąż powinniście mieć oczy szeroko otwarte i modlić się o pomoc i o przewodnictwo aniołów. Nawet idealna sytuacja wymaga pewnych działań korygujących, jednak anioły sprawują pieczę nad niezakłóconym przebiegiem zdarzeń. To jest właściwy czas na to, żeby zacząć działać. Kilka elementów układanki wreszcie wskoczyło na swoje miejsce i Wy dzięki temu zyskujecie też tak jakby niezwykle przydatną wiedzę, dzięki której jesteście gotowi do zmian. Twoja cierpliwość się opłaciła i nadszedł czas, żeby zebrać plony. Także krocz śmiało naprzód, wsłuchując się w głos swojego serca. Dobrze, kochani, czas na pytania i odpowiedzi. Jeśli pytanie jeszcze nie jest gotowe, włączcie pauzę. Gdy się pojawi, włączcie play. I poprosimy sobie tutaj o trzy karty w odpowiedzi na Wasze pytanie. Pierwsza karta. W niedalekiej przyszłości, także jeśli pytaliście tutaj o czas, w niedalekiej przyszłości, posłuchaj swojej intuicji, tak, po raz kolejny podczas czytania też wielokrotnie to było powiedziane, oraz kompromis, także w jakiej sytuacji trzeba tutaj pójść na kompromis, tak, zdobądź więcej informacji, więc prawdopodobnie w jakiej sytuacji jeszcze nie jesteście do końca doinformowani, dlatego tutaj trzeba pewne rzeczy być może przegadać. Wyciągniemy sobie jeszcze po jednej runie na każdą z tych kart. Zobaczymy, jakie towarzyszą im inicjały, mogą z Wami rezonować. Dobrze, a więc w pierwszej kolejności mamy tutaj inicjał B. Następnie posłuchaj swojej intuicji. Tutaj mamy inicjał P. Kompromis. Tutaj mamy inicjał T. Oraz ostatnia. Oraz literka I. A więc w niedalekiej przyszłości, tak? I tutaj mamy mowę przede wszystkim o płodności, o uzdrowieniu, o nowym początku kobiecości i wyobraźni. Więc jeśli, kochani, pytaliście tutaj o czas, mi się to bardzo kojarzy właśnie z tą ciążą,
to właśnie to się wydarzy w niedalekiej przyszłości. Musicie w tej chwili dlatego zadbać o siebie, zaufać w to, że po prostu Bóg wie lepiej, dlatego się pewne rzeczy potoczyły tak, a nie inaczej, kochani. Posłuchaj swojej intuicji, tak? I to właśnie mówi o prawie przyczyny i skutku, o tajemnicach losu i o wewnętrznej mądrości. Także słuchaj wewnętrznego głosu, bo Ty już doskonale wiesz, o co w tym wszystkim chodzi i dlaczego pewne rzeczy układają się tak, a nie inaczej. Następnie mamy kompromis. I tutaj jest mowa o zdecydowaniu, o takim precyzyjnym celu, męskiej decyzji, odwadze, sprawiedliwości i uczciwości. Także tutaj w pewnej sytuacji trzeba pójść na kompromis i podjąć po prostu tą konkretną decyzję, z kimś być może tutaj podjąć pewną decyzję, tak? Oraz zdobądź więcej informacji i to jest runa, która nam mówi właśnie o stałości, o spokoju, o zmaterializowaniu się i o samoograniczeniach. Także nie podejmujcie tutaj pochopnych decyzji, bo pewne rzeczy, tak, dopiero się potem, decyzja należy do Ciebie, ale kochani, na spokojnie podejmować decyzję, nie starać się tutaj po prostu wyprzedzać sytuacji, dopóki nie jesteście jej pewni na 100%. Dobrze, mam nadzieję, że tutaj te wiadomości z Wami rezonowały. Jeśli tak, to bardzo Was proszę o pozostawienie komentarza, co tu z Wami rezonowało i czy to była Wasza energia. Bardzo Was proszę o pozostawienie lajka, jeśli Wam się to podobało. Jeżeli chcecie tego więcej, jeśli jeszcze nie subskrybowaliście, klikajcie w subskrypcję oraz dzwoneczek powiadomień. Podzielcie się tym również ze swoimi znajomymi lub z rodziną, osobami, którym mogłoby to pomóc. Dziękuję Wam serdecznie, kochani, za całą Waszą miłość, za Wasze wsparcie, za Wasze donacje. Dziękuję Wam za tą niesamowitą energię, którą tutaj wprowadzacie w ten kanał. Dziękuję jeszcze raz, do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam Was, pa!